Śląski Rap Festiwal już drugi raz odbył się w legendarnej hali katowickiego Spodka. 9 grudnia tłumy bawiły się podczas koncertów polskich i zagranicznych wykonawców. OSTR, Don Guralesco, Quebona Fide czy Pocahontas. To tylko część gwiazd, które rozgrzały publikę w sobotni wieczór podczas 14. edycji festiwalu. Chcemy, aby Śląski Rap Festiwal zagościł na stałe w katowickim Spodku. To nie tylko przez historię, ale przez to, że jest w sercu naszego województwa, a nasz festiwal nie promuje tylko naszego miasta. Nasz festiwal promuje śląską scenę, polską scenę na arenie międzynarodowej. A to, że się nazywa Śląski, odnosi się tylko do naszego de facto fantastycznego województwa. To jest taki trochę koncert w domu, nie? My to zawsze na to tak mówimy. Wiadomo, że ja jakby wychowywałem się w Mikołowie, więc tam mam swoje korzenie, ale pochodzę z Katowic, więc no to jest taki mój drugi dom. No i bardzo lubię tu grać, wiadomo, Focus typowo już stąd. Wiesz, to jest nasza publika jakby, nie? Więc od lat są z nami, od lat nas wspierają, od lat wykrzykują te nasze refreny, więc bardzo to jest miłe, nie? Że mimo tego, że jakby zmieniają się pokolenia, zmieniają się czasy, zmienia się moda na rap, nie? Zmieniają się trendy, to i tak dalej mamy tam spore grono jakby naszych odbiorców, którzy na te koncerty przychodzą po to, żeby z nami je jakby przyjąć, nie? Dla mnie w ogóle Katowice są miejscem wyjątkowym, dlatego że jestem wyjątkowo związany z bardzo serdeczną więzią z tym miastem, z mega klubem oczywiście, z wszystkimi tutaj postaciami, które tutaj reprezentują rap. W ogóle uważam, że Śląsk, Ślązacy są pewnego rodzaju nacją wyjątkową i ja tutaj trochę przyjeżdżam jak do innego państwa. Nauczyć się, wdychać innego flow, wyluzować. Naprawdę, czuję się tutaj troszkę jak za granicą. Pozdrawiam wszystkich katowiczan, wszystkich oglądaczy, wszystkich telewizji w KOM TV. Pozdrawiam serdecznie, jestem DGE, miłość i pokój, bracia i siostry, bang! Można to się...